Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu o naszym Solbo, o trading bocie na Binance. W tym odcinku przedstawię szereg zmian, gdyż doczekaliśmy się już wersji 0.2.0. Zmiany te zostały zaproponowane przez Was na Telegramie, na który serdecznie zapraszam, lub zgłoszone jako issue na GitHub. Także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Może najpierw parę słów wstępu, jak ten bot działa dla osób, które widzą pierwszy odcinek tej serii jako właśnie ten. Bot tradingowy działa w bardzo prosty sposób. Śledzi cenę przy odpowiednich spełnionych warunkach, kiedy cena spadnie, kupuje, i przy spełnionych, zdefiniowanych warunkach poprzez plik konfiguracyjny, gdy cena wzrośnie, bot ten sprzedaje. Bot jest do uruchomienia na systemie Windows bądź na systemach bazujących na Unixach czy na Linuxach. Nawet mamy opis prezentujący uruchomienie bota na małym komputerku Raspberry Pi. Za ten opis dziękuję Grzegorzowi, członkowi społeczności, który właśnie taki opis dla nas przygotował. I co tutaj ciekawego w tym bocie, w tej wersji 0.2.0 się zmieniło? Tak naprawdę wszystko jest opisane tutaj w postaci kamienia milowego, który utworzyłem na GitHubie. Składa się na niego 6 nowych rzeczy. Przede wszystkim wprowadzenie numeru wersji, to ponieważ przy przeglądaniu logów często nie mamy pewności, jaką wersją bota dysponujemy. Teraz już taka możliwość będzie. Sposób wyliczania średniej, szczegółowe zapisy w logach, sell i take profit odliczane od ceny zakupu. Te wszystkie zmiany opowiem, wytłumaczę, pokazując plik konfiguracyjny. Stała część kapitału to bardzo potrzebna wielu osobom opcja. Mnóstwo osób naprawdę zwracało się do mnie z prośbą o tę możliwość, także jak najbardziej tutaj jest ona już zaimplementowana przeze mnie. I tutaj postanowiłem w tej wersji również wyłączyć możliwość korzystania ze zlecenia stop loss limit w ramach składania zlecenia w przypadku stop loss. Obecnie stop loss jest zaimplementowany jako zlecenie po prostu po markecie. I teraz może krótkie omówienie pliku konfiguracyjnego, żeby każdy, kto chce uruchomić bota, wiedział, jak to zrobić i na co tutaj zwracać uwagę. Zanim do tego przejdę, powiem tylko, że wszelkie operacje, które wykonuje bot, należy również po stronie bota je zamknąć. Nie są wskazane, zalecane, a nawet są zabronione takie operacje, kiedy uruchamiamy bota, on wykonuje jakieś zlecenie na giełdzie, następnie wyłączamy go. To zlecenie zamykamy ręcznie poprzez interfejs użytkownika na giełdzie i następnie włączamy bota, ponieważ on nie wie to co my zrobimy poza nim na giełdzie. Bot w tym momencie nie ma takiej możliwości, aby to rozpoznać. Także przejdźmy do pliku konfiguracyjnego. Bot działa na giełdzie Binance i obecnie tylko na tej giełdzie działa. Bot funkcjonuje w dwóch trybach, w trybie testowym i w trybie produkcyjnym. Tryb testowy jest trybem domyślnym, w tym przypadku bot jedynie śledzi cenę danej pary, natomiast nie składa żadnych zleceń na giełdzie. W momencie, kiedy chcemy, aby ten bot rzeczywiście za nas tradował, to musimy tutaj wprowadzić API key i API secret i dzięki temu bot będzie miał możliwość w naszym imieniu składać zlecenia na giełdzie. I tutaj mała propozycja z mojej strony. Proponuję dla potrzeb tego bota założyć nowe konto na Binance. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zrobicie to z linku referencyjnego, który podaję na dole w komentarzach, ponieważ część osób pyta się mnie, w jaki sposób mogą się odwdzięczyć za pracę i czas, który poświęcam na tworzenie tego bota. Myślę, że to jest jeden z bardzo
dobrych sposobów, czyli po prostu założenie konta dla bota z linku referencyjnego. Dzięki temu ja za każdą operację, jaką bot wykona, dostanę jakiś tam ułamek kwoty, natomiast was to nic tak naprawdę nie będzie kosztować. Kolejna sekcja, czyli strategy. Tutaj pilnujemy, aby wartość Active ID była zgodna z ID. Mod type oznacza nam, czy bot ma pracować, czy na przykład chcemy go chwilę wstrzymać. Jeśli ma pracować, to jest to wartość 0. Jeśli chcemy go zapauzować, wstrzymać, to wprowadzamy tutaj wartość 1 i w tym trybie bot będzie jedynie pobierał cenę i wyliczał średnią, jeśli tak dalej ustawimy. Symbol musi być tutaj zgodny z tym, by dana para walutowa, to jest zdefiniowana, funkcjonowała na Binance. Ticker type określa nam, czy średnią, czy cenę, którą pobieramy z Binance, ma być średnia z ostatnich 5 minut, czy ma to być aktualna cena dla danej pary walutowej. Average określa, z jakiej liczby ostatnio pobranych wartości ma być wyliczana średnia. Average type określa nam, czy ostatnia pobrana wartość ma również zostać wliczana do średniej, czy nie. Tego wcześniej nie było, to jest nowa opcja, czyli tutaj mamy możliwość zdefiniowana tego, czy ostatnia wartość ma być dobierana do średniej, czy mamy ją opuścić i z kilku wcześniejszych ta średnia ma być wyliczana. Cell type jest to również nowa, bardzo ciekawa opcja zgłoszona przez jednego tutaj z użytkowników tego bota. Cell type określa nam, czy przy sprzedaży czy przy stop lossie wartość średniej, czy też wartość bezwzględna określana kwotowo ma być wyliczana od ceny zakupu, czy po prostu również od średniej z pobranych w ostatnim czasie wartości. I tutaj cell type 0, cell type 1. Commission type pozwala nam określić, czy właśnie śledzenie ceny i określenie, czy bot ma wykonać dane zlecenie, czy ma dane zlecenie złożyć na giełdzie w ujęciu procentowym, czy w ujęciu bezwzględnym. To jest ta jedna z tych opcji, którą również tutaj bardzo dużo osób zwracało się do mnie z prośbą o nią. W przypadku commission type na 0 posługuje się bot wartościami bezwzględnymi w cenie quote assetu, którym będziemy handlować. Czyli jeśli w tym przypadku kupujemy ETH za BTC, to musimy tutaj określić wahania BTC. I analogicznie tutaj buy down, sell up i stop loss down określa nam, o ile ta cena musi zmniejszyć się, aby bot dokonał zakupu, o ile ta cena musi się zwiększyć, aby dokonał zakupu i o ile cena musi się zmniejszyć, aby zostało uruchomione zlecenie stop loss typu market na giełdzie. I tutaj posługujemy się wartościami bezwzględnymi. Następnie funkcja stop, loss, pause, cycles określa nam, ile cykli ma bot czekać na możliwość kolejnego kupna po tym, jak wykona zlecenie typu stop, loss. Fund percentage określa nam, jaką częścią kapitału danej pary walutowej bot ma się posługiwać. I opcja clear on startup false definiuje, czy podczas uruchomienia tego bota ma być czyszczony plik konfiguracyjny oraz plik z logami. Wersja ta 0.2.0 również obsługuje bardziej rozbudowane logi, dzięki temu będzie nam, myślę, łatwiej rozeznać się, dlaczego bot w tej sytuacji złożył bądź nie złożył zlecenia na giełdzie. Przypomnę jeszcze wszystkim, żeby tutaj ręcznie nie modyfikować parametrów zdefiniowanych w Actions. Są to parametry ustawione przez bota, którymi on się posługuje. Warto natomiast zwracać uwagę, że jeśli zdarzy nam się uruchomić bota, następnie go wyłączyć i ręcznie domknąć jakieś zlecenie na giełdzie, aby te wartości tych parametrów były takie, jak tutaj pokazane są w tym momencie. Pobranie bota oczywiście prosta sprawa. Dodatkowo wspomnę jeszcze, że wszystkie tutaj te parametry, które przedstawiłem, są opisane na GitHubie. Myślę, że po poświęceniu paru minut na zapoznanie się z treścią tego opisu każdy będzie
w stanie uruchomić tego bota. Przechodzimy do zakładki Releases, następnie pobieramy tutaj z linku Solbo 020, rozpakowujemy plik i jeśli jesteśmy na systemie Windows, możemy go od razu uruchomić, możemy go wprowadzić na VPS-a i uruchomić z menadżera zadań. Możemy również pobrać źródła i skompilować je na systemy Linuxowe oparte właśnie o Unix i to, w jaki sposób zrobić to właśnie między innymi na Raspberry Pi, również znajduje się na GitHubie, także postępując tutaj zgodnie z tym opisem, każdy będzie w stanie uruchomić tego bota na tym małym przenośnym komputerku. Także myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do dyskusji na Telegramie o tym programie. Zapraszam do rejestrowania oddzielnego konta dla bota ze względów bezpieczeństwa z linku referencyjnego podanego pod tym filmem. Dzięki temu ja również jakieś tam części waszych transakcji dostanę. Natomiast wy w żaden sposób, jeszcze raz to podkreślę, tego nie odczujecie. Dziękuję. Na ten moment to już wszystko. Cześć.